Marta, Marysiu, Max, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek kochani, to nie jest dobry pomysł, żeby to oglądać. Masz rację. Ojciec nami specjalnie manipuluje, to nie dawajmy mu tej satysfakcji. Widzę, że macie już śniadanie. Zrobić wam jeszcze coś? Nie. Maryśka zrobiła pyszne naleśniki. Jak pięknie pachną. A jakoś się nawet nie starował specjalnie. Ej, a myślicie, że nie ma takiej opcji, że tata jednak coś zrozumiał i się zmienił? Dobra. Wiem, że głupio gadam, on nie zrozumie i tak. No, Amelia, dziękuję ci za wszystko. Nie, no nie ma sprawy, chociaż muszę ci powiedzieć, że nas nieźle zaskoczyłeś tym wyznaniem. No, nie chciałem już tego ukrywać. Nie, ale wiesz co, ja tak sobie przemyślałam. Takie nawrócenie to się nawet lepiej sprzedaje. Dobra, trzymaj, Chris, nie mam całego dnia. No, dzięki. Dzięki, pa. Zaraz wrócę. Okej. Wyjaśnij mi teraz. Wynieśli mnie stąd niemal nieżywego, a wracam jako nowy człowiek. Ja pierdzielę, Chris. Ja mam tego dość. Co ty w ogóle odwalasz? No ale co? Tak co, co? Od czasu tego wywiadu w szpitalu bredzisz jak potłuczony. Jakieś przemianie, wybaczeniu. Przyznałeś, że przedawkowałeś. Chcesz się sam wykończyć PR-owo, porąbało cię? Nie, Mirek. To jest teraz moja nowa droga. He? To jest teraz moje życie. Krzysiu, Amelka stoi tam. Sami jesteśmy. Przede mną nie musisz udawać. Ale ja nie udaję, Miraz. Tamtego Chrisa już nie ma. Stary, pierwszy raz tak naprawdę jestem trzeźwy, odkąd miałem 20 lat. 20 lat, stary. Śmieję się, płaczę, w ogóle nie kontroluję emocji. No, widzę właśnie. No, ale to dobrze. Docieram do samego siebie. Do głębi. Widzę prawdę.